Serwis jest w piątek, 1 marca. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Naczelny Sąd Administracyjny zatwierdził grzywnę nałożoną na rodziców, którzy nie chcieli zaszczepić swoich dzieci. Na każde z rodziców dwójki dzieci została nałożona grzywna w wysokości 500 zł. Z wnioskiem do wojewody o nałożenie kary wystąpił najpierw inspektor sanitarny. Rodzice złożyli zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Powołali się w nim na zapis w Konstytucji mówiący, że nie można nikogo zmusić do poddania się leczeniu czy innym świadczeniom zdrowotnym. Stwierdzili również, że możliwość wystąpienia komplikacji poszczepiennych może być podstawą do odmowy ich przyjęcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi oddalił i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zatwierdził wyrok. Premier Izraela stanie przed sądem. Avichai Mandelblit, prokurator generalny Izraela, ogłosił wczoraj, że zamierza oskarżyć Benjamina Netanyahu w sprawach dotyczących korupcji, nadużycia władzy i defraudacji. Prokurator ogłosił, że przyjął rekomendację policji, która zalecała postawienie zarzutów w związku z trzema śledztwami. Ostateczna decyzja będzie zależeć od przesłuchania premiera. Jedna ze spraw dotyczy firmy telekomunikacyjnej Bezeq. Netanyahu miał być przychylnie przedstawiany w należących do koncernu mediach w zamian za korzystne dla firmy zmiany w prawie. W drugiej sprawie chodzi o oferowanie zmian w prawie korzystnych dla jednej z izraelskich gazet, która również miała w zamian pozytywnie pisać o Benjaminie Netanyahu. Trzecie śledztwo toczy się w sprawie przyjmowania kosztownych prezentów od biznesmenów. Netanyahu stwierdził, że jest niewinny, powiedział, że śledztwa są polowaniem na czarownicę kierowanym przez politycznych przeciwników. 9 kwietnia w Izraelu mają się odbyć wybory parlamentarne. Benjamin Netanyahu powiedział, że jeśli będą mu postawione zarzuty, to nie wystartuje w wyborach. ONZ przeciw Izraelowi. Twórcy raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zeszłorocznych starć na granicy Strefy Gazy stwierdzili, że izraelskie siły bezpieczeństwa mogą być winne zbrodniom wojennym i zbrodniom przeciwko ludzkości. Od marca do grudnia zeszłego roku Arabowie ze Strefy Gazy organizowali cotygodniowe tzw. Wielkie Marsze Powrotu, podczas których próbowali demonstrować pod murem granicznym, domagali się zniesienia blokady Strefy Gazy i możliwości powrotu na teren Izraela. Część demonstrantów paliła opony i atakowała żołnierzy pilnujących granicy, m.in. rzucając koktajlami Mołotowa. Żołnierze izraelscy strzelali do demonstrujących, którzy zbliżali się do granicy. W ciągu 10 miesięcy zginęło 189 Arabów, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Twórcy raportu ONZ uznali, że wojska Izraela zabiły i okaleczyły demonstrantów palestyńskich, którzy w momencie odniesienia obrażeń lub zastrzelenia nie stanowili zagrożenia dla zdrowia i życia innych, ani też nie byli bezpośrednimi uczestnikami działań wojennych. Twórca raportu, prawnik Santiago Canton, powiedział, że niektóre z tych zachowań mogą mieć charakter zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości. Izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz stwierdził, że raport jest teatrem absurdu. Nikt nie może odebrać Izraelowi prawa do samoobrony i obowiązku obrony swoich obywateli i granic przed brutalnymi atakami, powiedział Katz. Raport ma być przedstawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Trybunał wszczął już postępowanie przeciwko Izraelowi. Amerykański Senat nie chce Instytutów Konfucjusza. Senat Stanów Zjednoczonych wydał w środę raport, w którym stwierdza, że tzw. Instytuty Konfucjusza opłacone przez komunistyczny chiński rząd i działające na ponad 100 amerykańskich kampusach uniwersyteckich powinny zostać zamknięte. Raport sporządzony został przez senatorów z obu partii działających w podkomisji do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W raporcie napisano, że Instytuty Konfucjusza zbyt ściśle kontrolowane są przez rząd chiński i stanowią zagrożenie dla wolności akademickiej. Stwierdzono również, że wiele amerykańskich szkół nie ujawnia, ile pieniędzy otrzymuje od chińskiego rządu na prowadzenie instytutów, mimo iż zgłaszanie zagranicznych darowizn jest wymagane przez amerykański Departament Edukacji.
Autorzy stwierdzili, że od 2006 roku mogło być to nawet 158 milionów dolarów. W raporcie stwierdzono, że cała działalność Instytutów Konfucjusza i innych instytucji chińskich na świecie ma na celu kontrolę tworzonego za granicą wizerunku Chin, a z drugiej strony Chiny nie pozwalają Stanom Zjednoczonym na takie samo działanie. Jiang Tianyong, znany prawnik chiński i obrońca praw człowieka, zaginął po wyjściu z więzienia. W dniu, kiedy Jiang miał opuścić zakład karny, dwie osoby z jego rodziny przyszły do więzienia, skąd miały go odebrać. Na miejscu dowiedziały się, że prawnika już tam nie ma. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Żona mężczyzny nie może się skontaktować też z jego ojcem i z jego siostrami. Jiang Tianyong został w 2017 roku skazany na 2 lata więzienia za próby obalenia władzy państwowej i zniesławienie chińskiego systemu politycznego. I to ostatnia wiadomość w tym serwisie. Bardzo dziękuję za uwagę. I przypominamy, że dzisiaj o 20.35 w TVP1 będzie wyemitowany film Wyklęty, a już za chwilę w Idź Pod Prąd wywiad z jego twórcą Konradem Łęckim. Zapraszam. Witam Państwa w specjalnym programie Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Eunika Chojecka, ze mną Michał Szczukiewicz. Miło mi. I specjalny gość, reżyser i scenarzysta filmu Wyklęty, Konrad Łęcki. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Konradzie, kilka dni temu dotarła do nas świetna wiadomość, że Twój film Wyklęty będzie miał swoją premierę telewizyjną w Telewizji Polskiej w programie pierwszym dnia 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godzinie 20.35. Pierwsze pytanie, jak to się stało, że Wyklęty będzie w Telewizji Polskiej 1 marca? Wyklęty będzie w Telewizji Polskiej 1 marca rzeczywiście, co nas bardzo cieszy jako twórców. Z rozmów, które miałem okazję odbyć z przedstawicielami telewizji, okazało się, że on już był dawno planowany do emisji. Niestety w zeszłym roku się to nie udało z tego względu, że tak była skonstruowana umowa z dystrybutorem. Dystrybutor filmu, no nie ukrywam, ten film miał pecha do dystrybutora, tak skonstruował umowę z telewizją, że możliwość emisji na swoim kanale telewizja zyskała dopiero od stycznia 2019 roku, czyli tak naprawdę dopiero teraz może ten film emitować i emituje go w pierwszym możliwym i sensownym terminie, no, czyli 1 marca, no, lepszej daty raczej dla tej premiery nie można było sobie życzyć. Więc stąd wynikło to, że w zeszłym roku ten film się nie pojawił. No niestety dystrybutor tutaj po prostu w ten sposób skonstruował umowę z telewizją. No właśnie, tutaj rozmawialiśmy przed programem, że premiera kinowa Wyklętego była w 2017 roku, czyli już prawie 2 lata temu, a dopiero teraz będziemy mogli go obejrzeć w Telewizji Polskiej. Pytanie, jak ty zareagowałeś na tą informację, że twój film, twój debiut kinowy będzie pokazywany w prime time 20.35 w telewizji publicznej w tak ważnym dniu, Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Nie ukrywam, że zareagowałem na to z dużym poczuciem ulgi, dlatego że wiele osób do mnie pisało zapytania, kiedy ten film tak naprawdę będzie, czy w ogóle będzie. Ja jako reżyser miałem ograniczony wpływ na to, kiedy będzie emisja filmu w telewizji, czy na innych nośnikach, bo tego typu kwestiami zajmuje się dystrybutor. W związku z tym moja wiedza w tym zakresie była ograniczona. No ale pod naciskiem tutaj pytań dokonałem takiego wpisu, w którym powiedziałem zgodnie z prawdą, że ja nie wiem, kiedy ta emisja będzie miała miejsce i czy rzeczywiście 1 marca tego roku ten film zostanie pokazany.
Po tym moim wpisie skontaktowali się ze mną przedstawiciele TVP, którzy mnie poinformowali, że ten film jest jak najbardziej brany pod uwagę do emisji, tylko po prostu mogą to zrobić dopiero teraz, dlatego że tak mieli skonstruowaną umowę z dystrybutorem, nad czym ubolewali, bo był duży zakus na to, ażeby emisja filmu była już rok temu, 1 marca, i telewizji na tym zależało. No niestety nie było to możliwe z przyczyn takich, że tak umowa z dystrybutorem. Dystrybutor sobie zabezpieczył jeszcze rok prawie czasu na po prostu dystrybuowanie go, zanim ten film się pokaże w jakiejkolwiek stacji telewizyjnej. Wiadomo, że emisja telewizyjna powoduje to, że inne nośniki, chociażby DVD, już przestają być tak atrakcyjne jak wcześniej. Dlatego dystrybutor, po prostu zabezpieczając swoje interesy swojej dystrybucji, no po prostu de facto przyblokował na 2 lata emisję filmową, telewizyjną naszego filmu. No to jest smutne. Ja mam takie pytanie, mi krąży po głowie. Czy film będzie pokazany w pełnej wersji, czy to jest jakaś wersja skrócona, czy w ogóle jest taka wersja skrócona, czy tylko mamy pełną, jedną, jedyną wersję i taka właśnie pójdzie? Nie, jest jedna wersja filmu, nie powstały dwie. Jest jedna i na pewno to będzie po prostu to, co było w kinie, dokładnie to samo. Czekamy na 1 marca. Ja też przypomnę, że 1 lutego to była 3. rocznica nadawania na żywo Idź Pod Prąd. Pastor Paweł Chojecki stwierdził, rozpocznijmy taką akcję. Hashtag wyklęty w TVP. I rzeczywiście takie grafiki wyemitowaliśmy na naszych profilach. I ku naszej radości rzeczywiście ta informacja kilka dni po rozpoczęciu tej akcji do nas dotarła, że wyklęty w TVP będzie. I to 1 marca. Teraz ta godzina też jest o wiele lepsza niż wstępne jakieś informacje do nas docierały. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. I gratulujemy. A ja dodam może, bo nie miałem okazji pana poznać, ja jestem rodowitym Kielczaninem i nie wiem, czy mogę się spytać o kolejny film, który w tytule nawiązuje do tego mojego rodzimego regionu, czyli Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Jak prace nad tym filmem wyglądają? No, prace są w toku, dlatego że w tej chwili pojawiła się taka szansa, że to będzie film kinowy, ale również wersja serialowa, co wiąże się z dłuższymi przygotowaniami, rozpisaniem scenariusza jeszcze na odcinki do serialu. No i tak naprawdę jesteśmy w tej chwili już mocno zaawansowani w takich pracach przygotowawczych. Nastąpi pewnie lekkie przesunięcie rozpoczęcia prac nad samym filmem, ponieważ nie ukrywam, iż będę realizował jeszcze jeden film. O tym filmie już kiedyś chyba Państwu mówiłem. W tej chwili ten film już jest w fazie skierowania do produkcji, praktycznie rzecz biorąc. Będzie to film pod tytułem Łuna i będzie on mówił o stosunkach polsko-ukraińskich w latach 1943-1947. Ja zakładałem, co prawda, że on będzie po Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, ale tak się ułożyło, że wszystko wskazuje na to, że ten film jednak będzie pierwszy. W którym roku w ogóle ta Łuna może się pojawić w kinach? Jeżeli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to premiera kinowa filmu byłaby w listopadzie 2020 roku. Super, fajnie. Nie możemy w takim razie doczekać się tych filmowych produkcji Konrada Łęckiego, bo oglądając film Wyklęty, naprawdę widać wielki kunszt zarówno scenariusza i reżyserii Konrada Łęckiego. Czyli zdjęcia też są bardzo fajne. Dokładnie, dokładnie. Też nagradzane na festiwalach. Także czekamy zarówno na Łunę, jak i na Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Ja przypomnę, że można dołączyć do wydarzenia na Facebooku Wyklęty w TVP. Widnokrąt Fundacji Filmowej. Mamy slajd, także prosimy Was, żebyście dołączyli do wydarzenia i zapraszali znajomych, żeby ten wynik Wyklętego w TVP był jak największy.
I może jeszcze na koniec takie pytanie. Dlaczego wyklęci i w ogóle żołnierze września są dla ciebie ważni? Dlaczego im poświęciłeś swój pierwszy film pełnometrażowy, fabularny, kinowy? To tak jak kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat, chodziło głównie o to, że w momencie, kiedy my braliśmy się za realizację projektu Wyklęty, to tak naprawdę filmów o tej tematyce nie było jeszcze w kinach. Film pod tytułem Historia Roya, który również mówi o tej tematyce, był też w trakcie realizacji i wcale nie było wiadomo, czy de facto powstanie. W związku z tym nasz film też był w takiej właśnie dwuznacznej sytuacji. Robiliśmy go z takiej potrzeby wewnętrznej, że ten temat jest nadal białą plamą. W związku z tym trzeba spróbować o nim opowiedzieć. To był nasz główny imperatyw. Szczególnie podkreślam to teraz, bo wiele środowisk nieprzychylnych filmowi, chcących go na starcie zdyskredytować u widzów, u potencjalnych widzów, przedstawia to jako film zrobiony na zlecenie opcji rządzącej, tak, w naszym kraju obecnie. Co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy kręcić Wyklętego, był rok 2014 i nie mogliśmy w żaden sposób przewidzieć, jaka będzie rzeczywistość polityczna w roku 2017, kiedy miała miejsce premiera. No ale taka narracja wokół filmu jest zbudowana bez przerwy i ja się spotykam często z nią przy różnych okazjach, łącznie z festiwalem w Gdyni, gdzie ta sugestia właśnie niedopowiedziana, ale jednak gdzieś tam powiedziana, już na starcie ten film ustawiła w takiej pozycji, właściwie na straconej pozycji, no bo miał od początku łatkę. Troszkę się wybronił samą treścią, bo te osoby, które się zdecydowały pójść na niego, jednak stwierdziły, że ten film im się podobał, a szły na niego nastawione często bardzo negatywnie, no bo tak jak mówię, próbowano zastosować taki paradygmat, że to jest film tej ekipy politycznej. No oczywiście nie ukrywam, że to szkodzi samemu filmowi, bo w pewien sposób go od razu stawia w takiej trudnej sytuacji. No ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest działanie celowe, bo film porusza tematykę trudną do dnia dzisiejszego dla wielu. W związku z tym, jeśli coś jest kontrowersyjne i nie po linii pewnych środowisk czy myśli, to się próbuje go zdyskredytować. A najprościej jest go zdyskredytować, mówiąc, że powstał na czyjeś zamówienie polityczne. A ile ja podkreślam po raz kolejny i wszędzie, gdzie mogę, o tym mówię, że jest to nieprawda, że jest to po prostu wymysł. Ten film kręciliśmy jako zapaleńcy, którzy chcieli opowiedzieć taką historię. I za to wam chwała. Myślę, że nasi widzowie są więcej niż świadomi, że ten film powstał oddolnie, niezależnie, a tym, którzy wierzą takim fałszywym oskarżeniom, to po prostu polecamy nie przyklejać łatek, czy nie krytykować, zanim nie obejrzycie, drodzy państwo, tego filmu. A film Wyklęty już 1 marca w piątek w Telewizji Polskiej w programie pierwszym o godzinie 20:35. Dla ciebie, Konradzie, pozdrowienia od naszej całej ekipy. Idź pod prąd, w szczególności tutaj od Michała Fałka. Kazał cię serdecznie pozdrowić. I dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś bardzo zajęty, szczególnie właśnie w okresie około pierwszomarcowym. Był z nami reżyser i scenarzysta filmu Wyklęty, Konrad Łęcki. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy i zapraszamy na Wyklętego 1 marca, a teraz trailer filmu Wyklęty przed wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.
kwaterze na tak zwanej łączce odkryto kolejne szczątki. To szczątki pochowanych tutaj żołnierzy podziemia niepodległościowego, nazywanych dzisiaj żołnierzami wyklętymi. Znaleźli ich. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzyków, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła? Utrzymuje zatem oskarżony, że nigdy nie stosował przemocy, a jego postępowanie zawsze było zgodne z prawem? Tak jest, wysoki sędzie. Wszelkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Te skurwysyny mają zniknąć z powierzchni ziemi. Wszyscy. Nie ma dla nas miejsca w ich komunistycznej wizji kraju. Może zajebać, nie złapać. Poznajesz, kurwo, swojego kochacia bandytę? Stań! Amnesja jest dla bandytów. A my jesteśmy wojskiem polskim. Nie mogę, Lolo. Do nas był. Chcecie, żeby nas wszystkich pozabijali? Nie zdołasz zmienić tego, czego zmienić się nie da. Nie ma przeciwników władzy. Jest piątek, pierwszy dzień marca, ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. A moim i Państwa gościem mecenas Andrzej Turczyn, dzisiaj nie z Koszalina, ale przez połączenie telefoniczne. Witamy Cię, Andrzeju. Dzień dobry. I przed chwilą mieliście Państwo okazję obejrzeć wywiad z reżyserem Konradem Łęckim, reżyserem filmu Wyklęty, który powiedział, dlaczego dopiero po 2 latach od premiery dzisiaj w piątek o 20:35 na TVP1 zobaczycie Państwo film Wyklęty. Zachęcamy tych wszystkich, którzy nie widzieli albo widzieli, żeby tak czy siak go dzisiaj włączyć, zobaczyć. Naprawdę bardzo dobry film. Ciebie, Andrzeju, zapytam, jak ty się odniesiesz do tych rewelacji reżysera, że film dopiero tak późno zostanie puszczony, dlatego że tak była skonstruowana umowa z dystrybutorem tego filmu, że telewizja dopiero od 1 stycznia 2019 roku uzyskała prawa do emisji tego filmu. Ja nie słuchałem tego wywiadu, bo nie miałem takiej możliwości. No nie wiem, ale kto podpisał tą umowę, że ona taka była? No to ten, kto podpisał tą umowę z dystrybutorem, no to powinien jakoś się tam wytłumaczyć z tego. No umowa zawsze polega na tym, że dwie strony się umawiają, a jedna drugiej rąk nie wykręca. No właśnie, wiemy z własnych doświadczeń, tu szczególnie Michał Fałek był odpowiedzialny z naszej strony za właśnie kontakty z dystrybutorem tego filmu i te nasi widzowie też, którzy urządzali pokazy tego filmu, już od początku mieli problemy z tym dystrybutorem. No można sobie zadać oczywiście pytanie, czy to jest przypadek, czy celowa robota, że ten dystrybutor opóźniał to wydarzenie, że Polacy obejrzą ten film dopiero 2 lata po emisji. A my przejdziemy do tematu dzisiejszego głównego, czyli oczywiście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mamy
Obchodzimy to święto 1 marca dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, świętej pamięci. W 2010 roku, jeszcze przed śmiercią, nad Smoleńskiem zdążył wprowadzić to święto do Polski. Dla Ciebie może pierwsze pytanie, czym dla Ciebie są Żołnierze Wyklęci i co dla Ciebie oznacza ten dzień dzisiejszy? Moje zdanie jest takie, że Żołnierze Wyklęci to jest Wojsko Polskie. To są nasi polscy bohaterowie, którzy postanowili do końca w beznadziejnej po ludzku, ale i faktycznie beznadziejnej okazało się dla nich sprawie, postanowili walczyć do końca. Czym on jest dla mnie? No, takim trochę wspomnieniem, bo myślę, że w rodzinie miałem takiego żołnierza wyklętego. To niestety było taką ciągłą tajemnicą owiane, bo to jeszcze było za czasów tak zwanej komuny. To był brat mojej babci, który tak rodzinna, taka nie do końca jasna dla mnie legenda, bo za mały byłem trochę, mówi o tym, że strzelał do komunistów. No więc zawsze sobie przy tej okazji przypominam tego wujka, którego przez mgłę pamiętam. I wspominam sobie tragiczne losy jego, bo jakkolwiek go komuniści nie dorwali, nie wsadzili go do więzienia, ale do swojego domu rodzinnego przyjechał dopiero po 20 latach. No więc on miał taką, tak łaskawie los go potraktował, że przeżył, że dobrze mu się później działo, czy dobrze żył, bo tam jakimś inżynierem był, ale po 20 latach dopiero mógł przyjechać pierwszy raz do domu, bo do swojej rodziny, bo się po prostu bał. Bo się bał, że jak przyjedzie wcześniej, to go rozpoznają i zrobią mu krzywdę. No, był w szczęśliwej sytuacji, a ilu dostało po prostu w łeb. I no, to jest taka tragiczna historia. Też sobie myślę o tym, że cóż nam po tym święcie? No, mamy ładne święto, jakieś takie capstrzyki, piękne przemówienia, a rzeczywistość jest taka, że nie zwrócono tym żołnierzom należytej pamięci, ich rodziny nie mogą się domagać odszkodowań. Mieliśmy ostatnio przykład żołnierza wyklętego, co do którego sąd orzekł, że to on się sam tak zastrzelił, otoczony przez komunistów. No więc no już nie mówię o tym, że tam żaden towarzysz nie poniósł żadnej za to odpowiedzialności, co wyczyniali, jakie krzywdy robili polskim żołnierzom. Jest to dla mnie też taki moment, kiedy dochodzę do takiego przekonania, że posiadanie broni jest takim elementem nieodzownym, bo no, to wszyscy, myślę, że widzowie telewizji wiedzą, że ci żołnierze wyklęci, to było Wojsko Polskie, ale w rozumieniu prawa, które do dzisiaj jest w Polsce uznawane za prawo, nie za żadne wynaturzenie, nie za zbrodnie, tylko za prawo, uchylone prawo. W rozumieniu tego uchylonego prawa ci żołnierze byli kryminalistami, bo na przykład nielegalnie posiadali broń, a to zbrodnicze prawo uważane przez obecną Polskę za uchylone prawo, wszystko lege artis, można powiedzieć, to zbrodnicze prawo ustanawiało karę śmierci za posiadanie pistoletu. No, no zawsze o tym myślę, bo to jest kolejny argument do tego, że to jest prawo naturalne. Dzisiaj najlepiej widać, że tym żołnierzom to prawo się należało, chociaż przepis prawa mówił inaczej. No i ubolewam nad tym, że rządząca nami socjalistyczna, skrajnie lewicowa partia gębą coś tam kłapie, ale fakty są takie, że nauczki, czy wniosków należytych z faktu bohaterstwa tych żołnierzy wyklętych nie wyciągają. Takie jest moje zdanie. Dzięki. Wspomniałeś o żołnierzach wyklętych w swojej rodzinie. My też niedawno dowiedzieliśmy się, że też w rodzinie Chojeckich był żołnierz wyklęty Tadeusz Chojecki. Walczył w stopniu kapitana u majora cichociemnego Zapory. Także to też informacja. A to ciekawe, bo ten mój wujek, czyli brat mojej babci, on też był u Zapory, bo tam na tych terenach operował wojska Zapory. Zresztą
jest nawet na tablicy w tej miejscowości, gdzie tam, skąd moja rodzina pochodzi, po stronie ojca, jest taka tablica, gdzie tam właśnie pewną zasadzkę ubecy urządzili między innymi na tego mojego wujka, któremu się udało uciec, ale inni żołnierze, którzy tam w tym browarze byli, to zginęli i później ci żołnierze wrócili i w tym browarze postąpili z ubekami tak, jak się należało, czyli ci ubety zostali tam rozstrzelani. No właśnie, wspomniałeś, że to było owiane tajemnicą, tak też było i w tym przypadku, bo to był brat stryjeczny mojego dziadka, tak jak powiedziałem, i w rodzinie nikt nie wiedział, że on był u zapory, też tam służył pod innym nazwiskiem, dopiero na pogrzebie zjawili się zaporczycy. W 2016 roku był z honorami pełen pogrzeb, odśpiewano hymn zaporczyków, także wtedy dopiero, można powiedzieć, ta informacja wyszła tak do szerokiego gremium ludzi, rzeczywiście ludzie się dowiedzieli, że bliska rodzina i w stopniu kapitana, czyli to jest bardzo wysoki stopień, tak o jeden niższy od majora, czyli był, można powiedzieć, bardzo wysokim oficerem, służył właśnie u zapory. Ja może krótko przytoczę, bo porozmawiamy sobie dzisiaj więcej o żołnierzach wyklętych, czy był ich sens, ich walki, jak walczyli, dlaczego walczyli, po co. Może najpierw takie dane, żebyśmy mieli jakiś pogląd na sytuację. Oczywiście wciąż są szacowane ilości, mówi się, oficjalne teraz dane IPN-u, że w 1945 roku przeciwstawiło się komunie około 200 tysięcy osób, z czego z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich około 20 tysięcy. Niestety ta liczba później szybko spadała. Oczywiście byli prześladowani, mordowani przez komunistów, ale także w 1947 roku ogłoszono tą tak zwaną amnestię i po 1947 roku już było około 2 tysięcy partyzantów, po 1950 już około 400. Tutaj mamy na grafikach, możecie sobie zobaczyć też w zależności od województwa, jak to się w latach zmniejszało. No wiemy, po 1953 roku już poza kilkoma wyjątkami nie tworzyli oni większych struktur. Wiemy, że ostatni członek ruchu oporu, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych 18 lat po wojnie, to jest 21 października 1963 roku, także naprawdę ogromna przestrzeń czasowa, także film Wyklęty jest oparty właśnie między innymi na tej postaci. Jakie skutki ich działania? Może tak, wiemy, że w czasie ich walki, oczywiście to są źródła komunistyczne, niezweryfikowane, ale zginęło około 12 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy służb mundurowych, tych tak zwanych polskich, czyli UB, KBW, MO, WP, ORMO. 1000 żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD oraz 10 tysięcy działaczy partyjnych, różnych UB-ków i NKWD-owców po stronie Polski. Jednym słowem, bandytów. Tak jest, i zdrajców. W walce poległo około 8,6 tysiąca konspiratorów, tych żołnierzy wyklętych. 79 tysięcy aresztowano na karę śmierci w latach 44-56. Z przyczyn politycznych skazano około 5 tysięcy osób. Połowę wyroków śmierci wykonano. Mówimy żołnierze wyklęci, oczywiście to jest pewne takie pojęcie ogólne, tak? Bo wiemy, że tych organizacji, które wtedy walczyły z komuną, było kilka. Ja sobie wypisałem jakieś takie najważniejsze. To jest to NIE, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Wolność i Niezawisłość, ten WIN, też tak znienawidzony przez komunę, Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, tak, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Może pierwsze pytanie, dlaczego oni byli wyklęci? Skąd się wzięła ta nazwa? Niewiele osób wie. Nie wiem, czy chcesz jakoś najpierw skomentować, czy ja najpierw może przeczytam z tego dokumentu, bo to już się pojawia właśnie ta scena w filmie Wyklęty, jak ksiądz katolicki, już trzeci chyba proboszcz na parafii, nie chce udzielić ślubu właśnie Lalkowi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ci żołnierze byli wyklęci? No ja obawiam się, że to jest tylko taki zbieg okoliczności, że pan prezydent Lech Kaczyński używał wobec tych żołnierzy, tych bohaterów, określenia żołnierze wyklęci. Jestem przekonany, że jego katolickość nie pozwoliłaby mu na to, żeby powiedzieć prawdę, że
oni byli wyklęci, bo zostali przeklęci przez rzymski kościół, no bo to właśnie ta umowa z kwietnia, zdaje się, 1950 roku, tam zostali ci żołnierze przeklęci, ale czy wyklęci, ale to jestem przekonany, że to nie ta umowa stała się powodem do tego, żeby tak ich nazwać, bo my mamy do czynienia z formacją katolicką w postaci partii Prawo i Sprawiedliwość i oni by sobie nigdy nie pozwolili na tyle prawdy o postawie swojego kościoła wobec tych polskich bohaterów. Niemniej jednak ta nazwa została użyta. Ja może przeczytam, wspomniałeś porozumienie państwo-kościół z 14 kwietnia 1950 roku, zawarte pomiędzy hierarchami kościoła katolickiego w Polsce, a władzami PRL. I teraz dwa najważniejsze punkty, bo to wiadomo, to porozumienie ma wiele punktów, ale punkt szósty czytamy. Wychodząc z założenia, że misja Kościoła może być realizowana w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych ustanowionych przez władzę świecką, episkopat wyjaśni duchowieństwu, aby nie przeciwstawiało się rozbudowie spółdzielczości na wsi. Czyli te konfiskaty majątku, te kolektywizacja tak zwana, te kołchozy, które w Polsce w końcu nie doszły do skutku, tak, ale te PGR-y wszystkie, to na to wszystko Kościół się godził i popierał, miał wyjaśnić duchowieństwu, żeby się nie przeciwstawiało. I punkt ósmy. Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej, czyli antykomunistycznej. Można powiedzieć, że w tym momencie Kościół katolicki zdradził interes państwa polskiego, tak? Bo powiedział, że będzie karał konsekwencjami wszystkich antykomunistów wśród księży. No tak, ale to tam, no jakie my mamy nadzieje wobec rzymskiego kościoła? No zawsze idzie tam, gdzie idzie w koryto. Przecież oni nie zrobili tego za darmo, tylko dostali majątki te takie opuszczone i poniemieckie na ziemiach zachodnich. Przecież tu nie było rzymskiego kościoła, dzisiaj jest pełno rzymskiego majątku. No oni to po prostu dostali. Dogadali się z komunistami i zrobili dobry interes, że sprzedali przy okazji polskich bohaterów. To przecież przez kilkadziesiąt lat udawało im się to doskonale ukryć, a i dzisiaj niespecjalnie nikt nie zwraca na to uwagi, bo cóż tam, taka telewizja idź pod prąd. No my o tym mówimy od lat, że to tak było, ale no, czy ktoś na to reaguje, czy ktoś, że tak powiem, pochyla głowę nad problemem, że jak to tak można było niegodziwie postąpić? Nie, no tak jak to komuniści tłumaczyli się ze swoich zbrodni, że taki był duch tamtych czasów. No i tyle, no i tutaj nie możemy od nich niczego więcej oczekiwać, ale niestety Polacy nie bardzo chcą ten problem dostrzec. No trudno, no to co możemy powiedzieć? Nasza rola jest mówić prawdę. Powiedziałeś, że udało się właśnie zamilczeć tą zdradę Kościoła. Między innymi za to też chwalimy film Wyklęty, że tam pojawia się właśnie ta scena, że ksiądz boi się biskupa, nie może udzielić ślubu żołnierzowi wyklętemu. Tutaj właśnie tak jak powiedziałeś, gdy mówi się, ja często dyskutując z katolikami właśnie o roli Kościoła w historii Polski, przytaczam ten fakt, no to oni mówią, że aj waj, no trzeba było się porozumieć, aj dobrze, że się dogadał ten Wyszyński, no musiał i tak dalej, i tak dalej. No tylko problem jest taki właśnie, że zdradził żołnierzy wyklętych, potępił wszystkich atakujących komunizm, w ogóle krytykujących komunizm, ale warto spojrzeć, już kiedyś o tym mówił Marian Kowalski, na to jak zareagowały wtedy środowiska konserwatywne wśród katolików. Otóż okazuje się, że Pius XII bardzo skrytykował to porozumienie, groził cofnięciem uznania prymasowi Wyszyńskiemu. Tak samo arcybiskup Adam Zapiecha, który był wtedy w Rzymie, także krytykował to porozumienie. Ale okazuje się, że prasa katolicka w Polsce poparła to porozumienie, na przykład Znak w numerze z 1950 roku uznał jako zwycięstwa ducha tolerancji i dojrzałego poczucia odpowiedzialności za Polskę. Tu dzisiaj mi Piotr Setkowicz powiedział, że właśnie czasopismo katolickie Znak już w 1946 roku miało pozwolenie od cenzury na drukowanie, już miało dostęp do papieru w tym PRL-u, także widać, że była to organizacja bardzo
prokomunistyczna, później przechwyciła rolę już później skompromitowanego Paksu. Także ten znak poparł. Tak samo gość niedzielny napisał, że episkopat stanął na gruncie przemian rzeczywistości polskiej. Także tutaj właśnie można powiedzieć, że po 70 latach właśnie wśród polskich katolików słyszy się właśnie te zdania stamtąd, że ta odpowiedzialność, że musiano się dogadać, że jakaś rzeczywistość była inna w Polsce, a w rzeczywistości tak jak czytaliśmy, przypomnę jeszcze raz, że Kościół katolicki wyjaśni duchowieństwu, aby nie przeciwstawiało się rozbudowie spółdzielczości na wsi i potępia każdą zbrodnię, będzie zwalczać bandy podziemia i będzie zwalczać jakiekolwiek akcje podziemne i antypaństwowe, czyli wyrzeka się w tym momencie rządu w Londynie, który to jest, pamiętamy, 1950 rok, to jest jeszcze tuż po wojnie. Może drugie pytanie, Andrzeju, do ciebie. Dużo ludzi, szczególnie właśnie ze środowisk lewicowych, kiedyś nawet robiliśmy taki wywiad z jakimś kombatantem, z takim zbowidowcem bardziej, twierdzi, że no ci żołnierze wyklęci niepotrzebnie walczyli, tak jak jest ta scena w filmie Wyklęty, że to są jacyś harcerzyki, zamiast się wziąć do roboty, pracować, to latali z bronią palną po lesie. Jak ty byś się odniósł do takich zarzutów? No, to jest zależy od tego, jaki kto ma system wartości. No, jak ktoś ma system wartości świński, no to będzie się dziwił temu, że ktoś ma system wartości oparty o jakieś wartości moralne, że dla niego wolność ma znaczenie, prawda ma znaczenie. No, no świnia tego nie pojmie. No takim określeniem umownym nazwę tych ludzi, którzy tylko widzą wygodą, przyjemnością i pełnym brzuchem. No, no tylko tak to można wyjaśnić. Przecież no, nie da się osoby, jak może inaczej, no pomijam osobę. No tak, nie da się świniaka przekonać, że lepiej dla niego będzie, jak będzie sobie swobodnie chodził. No on chce mieć pełne koryto, no pełny brzuch. Nie. Póki nie rozmawiamy na gruncie tego samego systemu wartości, to nie jesteśmy w stanie się porozumieć w tych takich podstawowych rzeczach, żeby wytłumaczyć, po co ci żołnierze biegali po tym lesie, jak te harcerzyki, jak to mówią, z karabinami. No, jeżeli ktoś odrzuca ten system wartości tradycyjnych, no to co z tego, że będę mu tłumaczył? Nie zrozumie. W związku z tym, no tu nie jestem w stanie podjąć nawet dyskusji z kimś takim, żeby go przekonywać. Mogę mu, nie wiem, współczuć, mogę z jakimś politowaniem się rozmyślać o nim, ale nie jestem w stanie go przekonać. Wartości. To jest podstawowa rzecz, która w tej sprawie ma znaczenie. Wolność. Jak ktoś pojmuje to słowo po swojemu, czyli wolność na długość rozciągniętego łańcucha, też nie zrozumie. No wracamy znowu do fundamentu, czyli do tego, w jakim systemie człowiek, jakim systemem wartości człowiek się posługuje. No tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Właśnie, powiedziałeś o systemie wartości, ale też myślę, że pełen tragizm sytuacji żołnierzy wyklętych można zobaczyć, analizując ich te drogi powojenne, możliwości, jakie oni mieli, bo część z nich musiała walczyć, czy nie chciała walczyć, próbowała to życie gdzieś tam sobie w PRL-u ułożyć. Nie chcieli walczyć. Na przykład, no jest wiele takich przykładów, na przykład z takich młodych, no bo ktoś może powiedzieć, że generał Fildorf Nil, no on przyjechał do Polski, nie chciał, nie brał udziału w żadnej konspiracji już później po wojnie, a i tak został zamordowany przez Sowietów. No ale ktoś powie, no to był generał. Ale na przykład porucznik Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, tak, powstaniec warszawski z batalionu Zośka, on też chciał żyć w Polsce, już później nie walczyć. 19 września 1947 roku na wskutek apelu swojego byłego dowódcy, pułkownika Radosława, ujawnił się, potem rozpoczął, źle powiedziałem, to było w 1945 roku, rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, a i tak w 1948 roku został aresztowany, a potem mówi się, znaczy ubeckie źródła podają, wersja oficjalna jest taka, że skoczył z okna, popełnił samobójstwo. Oczywiście w to nie wierzymy. Ja też sobie przygotowałem odnośnie tej sytuacji, którą... Jeśli mogę jeszcze na ten temat powiedzieć, bo to my dzisiaj tak prosto potrafimy powiedzieć, że oni, myślę, że nie wiedzieli wtedy, co ich czeka. Z jednej strony
nie było takich sposobów komunikacji, nie było dostępu do informacji tak powszechnego jak dzisiaj. Myślę, że po prostu Polacy, czy też część tych żołnierzy, która ujawniała się, oni też chcieli po prostu po tych latach wojny, bo to przecież ta wojna trwała dość długo i była straszliwa, oni chcieli świętego spokoju, odpoczynku, jakiejś normalności. No i ta propaganda, kłamliwa propaganda komunistyczna, która im proponowała amnestię i różne rzeczy, no ja rozumiem to, że mogli dać się zrobić w konia. No sam bym się pewnie nie dał w konia, bo komunistom i socjalistom nie wierzę. Uważam, że to są łobuzy, genetyczne łobuzy. Ale no nie dziwię się, że się dawali, że udało się komunistom tak wielu tych ludzi zwieść. Powiedziałeś właśnie, że wielu tych ludzi udało się zwieść po tej amnestii. U nas jest ciekawa historia od strony mamy. Mój dziadek był, pradziadek był w AK właśnie od strony mojej mamy i też na tą amnestię poszedł, ale zrobił to w taki sposób, że już wieczorem wraz ze swoim chyba szwagrem wyjechał na ziemię odzyskane. Tego samego dnia, którego się ujawnił, a już następnego dnia UB pytało o niego, już go chcieli aresztować, ale on już wtedy był na Mazurach. Po jakimś czasie, chyba koło roku, ściągnął tam rodzinę i oni wrócili w rodzinne strony dopiero gdzieś tam po kilkunastu latach, już po śmierci Stalina. I wtedy już mogli spokojnie tutaj żyć, no ale on nie był jakimś wysokim oficerem, także gdzieś tam mu się akurat udało. Ale przeczytam jeszcze z pamiętnika Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok. On też był później zastępcą zapory, też walczył razem z zaporą, właśnie odnośnie tej ich sytuacji powojennej. Po jednej fali aresztowań przyszły następne. W okolicy aresztowano setki osób. Brano i takich, którzy nie należeli do żadnej organizacji i w ogóle nie brali udziału w życiu społecznym. I potem kontynuuje. Dlaczego więc powstała partyzantka? Jest faktem niezaprzeczalnym, że powodem powstania partyzanckiej były owe bezwzględne i krwawe metody komunistyczne. Istniejące warunki zmuszały do jakiejś decyzji. Albo myśleć tylko o własnym przetrwaniu i czekać, co będzie dalej, albo brać czynny udział w wytwarzającym się ruchu obrony. Pytanie do ciebie, Andrzeju, bo tu, gdy analizujemy tą sytuację powojenną, no, widać, można powiedzieć, potęgę czy hart ducha tamtejszych Polaków, czy że to rzeczywiście byli ludzie odważni, nie wahali się działać. Jak oceniasz sytuację dzisiejszego polskiego społeczeństwa? Czy coś takiego w ogóle miałoby miejsce w obecnej sytuacji, gdyby trzeba było walczyć, gdyby trzeba było ryzykować życiem? Jak wielu Polaków by się takich znalazło? Nie wiem, jak wielu by się znalazło. Myślę, że niewielu. Ja wyznaję taką, no nazwijmy to pewną teorię patriotyzmu, który polega na tym, że ojczyzna musi się Polakom opłacać. No nie wymyśliłem sobie sam tego. Czytam ostatnio książkę o Kościuszce i on też taką teorię wyznawał. On mówił, uwolnijcie chłopów, niech oni też mogą stanąć w obronie ojczyzny, ale niech ta ojczyzna im coś da, w znaczeniu wolność. I myślę, że dzisiaj nasza ojczyzna jest oprawcą naszym. W związku z tym myślę, że niewiele osób jest zainteresowanych, żeby stawać w obronie oprawcy. Oczywiście ta bogoojczyźniana narracja czy retoryka, która jest proponowana przez skrajnie lewicowe rządy, ona niewielu już się daje na to nabierać. Kłamliwość rzymskiego kościoła, te takie drętwe bogoojczyźniane, że tak powiem, taki ceremoniał, to już coraz mniej Polaków, szczególnie tych młodych Polaków, idzie na to. Z bardzo prostego powodu, no ta ojczyzna ich łupi, rabuje w ogromnych podatkach, okrada wręcz po prostu, tak by to trzeba było nazwać. W związku z tym, no za taką ojczyznę niech się idzie bić Kaczyński. On ma dosyć niezłą emeryturkę i niezłe dochody. I jego towarzysze partyjni też nieźle zarabiają. Natomiast zwykłemu Polakowi wcale nie jest dobrze. No próbuje się tego Polaka ogłupić tym, że się tam mu trochę socjalizmu da. No i też to nic nie da, dlatego że
dlatego że zapotrzebowanie na dobra darmowe jest nieograniczone, a w związku z tym człowiek, który dostaje coś za darmo, nie szanuje, w najzwyczajniej świecie nie szanuje tego, więc myślę, że ten upadek taki postaw patriotycznych, a w ślad za tym taka chęć do tego, żeby stanąć, gdyby co, w obronie ojczyzny, no to systematycznie maleje grupa osób, które byłyby tym zainteresowane. Jak mówię, szczególnie w tych młodych pokoleniach, one w ogóle nikim nie proponuje niczego. No już nie mówię o dostępie do broni, gdzie, jak to pięknie kiedyś znajomy napisał, że Wojska Obrony Terytorialnej na Twitterze powiedziało, to piękna rodzina, ojciec, matka i syn w Wojskach Obrony Terytorialnej, na co kolega skomentował, trzech żołnierzy w domu i ani jednego karabinu. Więc ja mówię, nie w takich warunkach sobie pisowscy kacykowie idą bronić ojczyzny, ja przestaję być tym zainteresowany. Porozmawiamy sobie jeszcze teraz o czwartej opcji, bo powiedzieliśmy na razie takie trzy opcje. No pierwsza walczyć, tak, którą mieli żołnierze wyklęci. Drugą próbować przeczekać, gdzieś tam się ujawnić i próbować żyć, liczyć, że ten aparat terroru komunistyczny ich nie zabije. No trzecia oczywiście kolaborować, zdradzić. No i czwarta to była ucieczka na zachód, do Amerykanów. Dzisiaj wiele polskich środowisk gdzieś tam się utożsamia z tą tradycją żołnierzy wyklętych, właśnie narodowcy, ale jednocześnie oni są antyamerykańscy, bardzo prorosyjscy. Tutaj właśnie to jest ciekawe, jak oni sobie godzą etos żołnierzy wyklętych z tą antyamerykańskością i prorosyjskością. Oczywiście można zadać takie proste pytanie, no z kim walczyli żołnierze wyklęci, ale już te osoby sobie chyba nie stawiają tych pytań. Ja może na początek przytoczę kilka takich sytuacji właśnie tych ucieczek na zachód, bo to była dosyć myślę popularna w tamtym czasie opcja, ale oczywiście wiązała się z wielkim ryzykiem. Oczywiście najbardziej znana to jest sytuacja Brygady Świętokrzyskiej NSZ, która przemieszczając się na zachód wraz z wojskiem z linią frontu, bo taki był rozkaz NSZ-u, żeby te oddziały nie pozostawały na radzieckim terenie, to było 1500 osób, zawarł porozumienie po tym, jak został zaatakowany przez Niemców i Sowietów, stwierdził dowódca, pułkownik Antoni Szacki, że no muszą jedną stronę wybrać. Wybrali stronę niemiecką, porozumieli się z Niemcami, zawarli tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni, poszli na zachód, przeszli na zachód i trafili do amerykańskiej 2. Dywizji Piechoty należącej do armii generała Pattona. Także uratowali, można powiedzieć, 1500 Polaków wtedy. No oczywiście konsekwencja taka, że pewnie już teraz ich dzieci, ich wnukowie po polsku nie mówią, ale no, gdzieś tam życie zachowali. Też ciekawy epizod oczywiście, który myślę szczególnie teraz w kontekście tej wojny polsko-żydowskiej ma znaczenie, że 5 maja ten oddział, Brygada Świętokrzyska, wyzwoliła obóz koncentracyjny dla kobiet w obecnym Holiszowie. Uwolniono około 700 więźniarek, także Żydówek, także Polek, także wspaniała sprawa. Dzięki, między innymi też dzięki tej akcji Amerykanie ten oddział przyjęli, bo były sytuacje, zaraz sobie też powiemy, że Sowieci robili taką propagandę, że to idą jacyś SS-mani, terroryści, że nawet gdy Polacy przedostawali się do Amerykanów, Amerykanie wydawali ich stronie rosyjskiej i potem byli oni mordowani. Tutaj ciekawa jeszcze odnośnie też opluwania tego NSZ-u, Brygady Świętokrzyskiej, sytuacja z tamtego czasu już po wojnie. Powstał artykuł, ale jeszcze gdy Polacy byli wtedy właśnie w Czechach stacjonowali. Polscy faszyści rządzą 5 czeskimi wsiami, autorstwa dziennikarza i równocześnie agenta radzieckiego Stefana Litauera. Ukazał się w organie prasowym Brytyjskiej Partii Pracy, czyli też oczywiście lewicowa organizacja News Chronicle, po jego odwiedzinach poprzedniego dnia wśród żołnierzy brygady. Przedstawił on się w jej dowództwie pod fałszywym nazwiskiem jako Stefan Lityński, polski korespondent z Londynu. Potem wysmażył taki artykuł i brygada miała potem problemy. Nie wydano jej oczywiście komunistom, ale Amerykanie mieli już, można powiedzieć, ten PR brygady wtedy został nadszarpnięty. Jak, Andrzeju, ty skomentujesz właśnie to rozwiązanie, to, że
żołnierze wyklęci uciekali, chcieli uciec na zachód. Czego oni szukali po tej stronie? Dlaczego nie chcieli, nie wiem, uciekać na wschód? Dlaczego oni kierowali się na zachód? Dlaczego też dzisiejsi narodowcy, czy powiedzmy polscy patrioci, nie dostrzegają tego powinowactwa, tamtych konsekwencji, tamtych wydarzeń? Nie wiem, co mam powiedzieć. No, jak można udzielić jakiejś racjonalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie chcieli uciekać na zachód, na wschód. No, wiadomo, że człowiek, który nie jest w mentalności swojej tyranem albo nie wyznaje jakichś reguł, które by miały prowadzić do jakichś rządów niewolniczych pod tyranem, no, nigdy nie będzie patrzył na wschód. No, od setek lat Rosja jest państwem rządzonym przez tyranów. No, jeśli dzisiaj ktoś wzdycha w tamtym kierunku, to znaczy, że on chce, żeby i tyrani rządzili w Polsce. Oczywiste było, że żołnierze wyklęci, jeżeli gdziekolwiek mają uciekać, to tam, gdzie jest szansa, żeby nie dostać kuli w łeb, a na wschodzie ta kula była pewna. Czy dobrze robili? No, moim zdaniem tak, dlatego że jak się siada do wojny, to trzeba sobie najpierw skalkulować, czy tą wojnę się wygra. Jak się jej nie jest w stanie wygrać, to wtedy warto znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I myślę, że to była nadzieja na zachowanie życia, też takie pragnienie egzystencji, takiej egzystencji zachowania swojej, bo tutaj to albo na współpracę z komunistami, albo strzał w tył głowy. No więc wybierali nadzieję na wolność i na życie i słusznie robili. Gdybym był na ich miejscu, też bym taką decyzję podjął. No właśnie, ktoś może powiedzieć, a to tam Brygada Świętokrzyska, ktoś nazywani, oni są właśnie często nawet nazistami jakimiś, że ten NSZ był, no wiadomo, on uznawał, że głównym zagrożeniem dla Polski jest komuna tutaj, a nie Niemcy, ale mam też ciekawą... Ja w ogóle nie zwracam uwagę na to, jak nazywają komuniści kogoś, dlatego że komuniści od wieków, czy komuniści, może nie komuniści, tylko jakby to Rosjanie od wieków zajmują się dezinformacją. Jak mówiłem, czytam książkę o Kościuszce. Kościuszko też był przez nich oczerniany, że jest zdrajcą Rzeczpospolitej. No zawsze te same metody. W związku z tym nie należy w ogóle zwracać uwagi na to, co komuniści i z tamtej wschodniej strony mówią. Ale chodzi mi o to, że to widać było tą tendencję do ucieczki na zachód, że to była jedyna opcja. To widać po obu stronach, czy po wielu stronach tej podziemnej wtedy Polski, bo tam NSZ, tak samo właśnie major Zapora i większość jego oddziału, czy część jego oddziału, to też oni zostali złapani przy ucieczce na zachód. Też chcieli do Amerykanów się dostać, no to było wtedy właśnie popularna metoda. Jeśli mogę coś, to polecam wszystkim przeczytanie takiej książki Kondotierzy. To jest książka, której autorem jest Rafał Ganganowicz. On już nie żyje. To jest może nie żołnierz wyklęty, chociaż może trochę. Młody chłopak, który w 40 którymś roku uciekł z Polski, pojechał do Berlina. W Berlinie poszedł na stronę zachodnią i został takim najemnikiem. I tak jest, dobra, niech będzie najemnikiem, który walczył z komunistami później, więc tu czekała go śmierć w Warszawie, skąd pochodził, natomiast gdy uciekł z Polski, z tej komunistycznej Polski, to się przysłużył wolnemu światu, bo na całym świecie walczył i miał okazję strzelać do komunistów. I w Afryce, i na Bliskim Wschodzie. I ciekawa sprawa, jego grup znajduje się w Lublinie, na Ponikwodzie, też delegacja Idź Pod Prąd też tam była. Ale ciekawą też historię jeszcze, Andrzeju, też z twoich regionów też znalazłem. To jest rajd porucznika Podkowy. To jest osoba, ten porucznik Podkowa, Tadeusz Kuncewicz, od 1940 roku, najpierw w ZWZ, potem w AK, w obwodzie Zamość. No wiadomo, na początku walczy z Niemcami, bardzo wiele takich brawurowych akcji, na przykład w 1943 roku
zajmuje Biłgora i na krótko oswobadza więzienie, uwalnia 80 osób, ale potem przychodzi, zbliża się oddział sowiecki partyzancki, no i dochodzi do spotkania właśnie tych AK-owców od porucznika Podkowy z tymi Sowietami. Obie strony ustaliły wspólne działanie przeciwko Niemcom. Podkowa dodatkowo zaproponował wspólną akcję z Rosjanami. Po tej akcji dostał w dowód uznanie od Sowietów taką pepeszę z wygrawerowanym napisem porucznikowi Podkowie w znak drużby Ruskawa i Polskawa narodów. Przeprowadzili wiele wspólnych akcji, no ale ta współpraca przestała się później tak dobrze układać. Najpierw Polacy zajęli Szczebrzeszyn. Do 30 lipca 1944 roku stacjonowali w Szczebrzeszynie. Zaraz potem weszli Sowieci, ogłosili, że to jednak oni zajęli Szczebrzeszyn, oswobodzili i kazali Polakom zdać broń. No i wtedy zdesperowany Podkowa rozpoczął walkę z Sowietami. Miał też, roztrzaskał ten swój automat od Sowietów. Stworzyli oddział, z którym walczyli. Nawet zajęli Janów Lubelski także w 1945 roku. No ale zobaczyli, Podkowa zorientował się, że ta sytuacja w Polsce jest trochę jak bicie głową w mur i w 1945 roku zgłosił swoim przełożonym propozycję, aby przeprawić się do amerykańskiej strefy okupacyjnej. W Niemczech wybrał 22 ochotników, tylko żołnierzy niezamężnych, najodważniejszych i wybrali się w ponad 1000-kilometrową trasę. Skradzionym czy odebranym Sowietom samochodem przejechali przez Polskę, przez Czechy. Niestety ta sytuacja nie miała happy endu. Zachęcam Państwa, możecie sobie zapoznać się. Jest na przykład dobry artykuł na Interii, jak wpiszecie rajd Podkowy właśnie o tej sytuacji. Niestety nie zakończyła się happy endem, ja nie będę spoilerował, ale dotarli do Amerykanów, ale niestety w wyniku wcześniejszego splotu okoliczności Sowieci okrzyknęli, wcześniej uprzedzili Amerykanów, że jadą tam polscy faszyści, SS-mani i Amerykanie tych Polaków wydali stronie czeskiej i większość tego oddziału została zamordowana. Także nie zawsze niestety to się kończyło dobrze. Może takie podsumowanie, Andrzeju, na koniec, bo widzimy w Polsce, szczególnie może powiedzmy w ostatnich 10 latach, ten odradzający się kult żołnierzy wyklętych, to upamiętnianie ich. No i pytanie do Ciebie, co powinniśmy jako Polacy dalej z tym robić, jaką powinniśmy lekcję wyciągnąć od żołnierzy wyklętych? No moim zdaniem, dla mnie osobiście, to podstawowa lekcja to jest taka, że każdy Polak powinien mieć w domu karabin. To jest moim zdaniem absolutnie fundamentalna rzecz. Druga jest taka, że żeby ta pamięć o tych żołnierzach nie została tylko pewnym takim liturgicznym ceremoniałem, to trzeba zmienić Polskę, żeby nie była Polską bandycką, czyli katującą i rabującą Polaków i nękającą ich pod byle pretekstem. Jeśli tego nie zrobimy, to żadnych lekcji z tego nie będzie, bo po prostu Polacy będą mieli w coraz większej nienawiści to niebezpieczne wręcz dla ich egzystencji socjalistyczne państwo. Powiedziałeś o broni, ja od razu naszych widzów, którzy właśnie czekają na piątkową prezentację broni, uprzedzę. Dzisiaj będzie ta prezentacja, ale nietypowo. Nie będzie prezentował mecenas Andrzej Turczyn, nie będę prezentował ja, ale będzie prezentował jeden z naszych widzów, klubowicz z Trójmiasta, Jacek, nadesłał nam prezentację swojej jednostki broni. Także dzisiaj zobaczycie po programie właśnie tą prezentację i od razu zachęcam wszystkich, którzy chcą zaprezentować jakąś swoją ciekawą jednostkę, żebyście wysyłali nam takie filmiki, w którym krótko przedstawiacie tą swoją ulubioną jednostkę. A my przejdziemy może do tematów bieżących. Na koniec pytam Cię, wiem, że byłeś na spotkaniu z panem Gwiazdowskim wczoraj. Jakie wrażenia? Już podzieliłeś się trochę na Twitterze, ale powiedz naszym widzom, jakie odniosłeś wrażenia z tego spotkania. No mam wrażenie takie, że myślę, że polskie społeczeństwo jest już trochę zmęczone takim ciągłym mówieniem o
taką refleksję mam, o, że są Polacy trochę zmęczeni takim ciągłym mówieniem o rozbicie tego, a to rozbicie tamtego, tylko są zainteresowani tym, żeby się tu coś w ich sytuacji ekonomicznej zmieniło, bo myślę, że jeśli pan Gwiazdowski zebrał na spotkaniu w czwartek o 16:30, a zatem w takim zwykłym dniu pracy, no taką naprawdę dobrą salę widowni, a sam mówi w sposób taki bardzo łagodny, spokojny, głównie ekonomii, na tych takich geopolitycznych sprawach to wyraźnie widać, że one nie leżą jakby panu Gwiazdowskiemu na sercu przede wszystkim, albo może i niewiele, no to widać, że zainteresowanie tym jego ruchem jakieś jest i wynika ono właśnie z tego, że Polacy, przynajmniej część społeczeństwa, taka ta młodsza, taka średnia, bo tam byli tacy ludzie, myślę, że około 30 maksymalnie do 50 roku życia, no to że ta część społeczeństwa po prostu chce się trochę uwolnić od tego wszechogarniającego socjalizmu. Ja z większością, myślę, poglądów pana Gwiazdowskiego w zakresie takim ekonomicznym to się zgadzam, bo trudno się nie zgadzać, jak ktoś mówi o tym, żeby obniżać podatki. Podoba mi się projekt jego konstytucji, do którego nawiązuje. Bardzo fajnie to zostało napisane. W tej konstytucji jest również i prawo do posiadania broni. Nie jest to takie prawo jak w amerykańskiej drugiej poprawce, bo Amerykanie mają prawo do posiadania i noszenia broni, a pan Gwiazdowski proponuje prawo konstytucyjne dla każdego do posiadania broni w domu, a pozostałe przypadki ma określać ustawa. No, ludzie nierozsądni mówią, że co to za wolność reglamentowana. To oczywiście jest zwykły bełkot. Gdyby tak było w Polsce, byłby to niebywały sukces. To znaczy, gdyby każdy mógł mieć karabin w domu. Spotkanie zorganizowane bardzo ładnie. No, są pewne rzeczy, z którymi się oczywiście nie zgadzam. Pan Gwiazdowski nie nadaje jakiejś szczególnej wagi, myślę, sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. Bardziej to jest jakiś taki pogląd na interesy. O Chińczykach nie wyraża się jako o takich komunistach, wrogach cywilizacji. Mówi tak o Rosjanach. Tutaj widać, że on ocenia, że Rosja jest jednak zagrożeniem dla Polski. O Unii Europejskiej nie mówi w jakichś takich kwestiach, no, takich skrajnych. Mówi, że oczywiście Polska tam powinna być, ale mówi, że to miała być Unia Europejska wolnego przepływu osób, kapitału i usług, a nie Unia Europejska polityczna, taką, którą dzisiaj mamy. Przypisuje i słusznie, moim zdaniem, winę za to, że tak się stało, że dzisiaj nasi kacykowie unijni mogą szantażować rządom Platformy i PiS-u, bo to przecież za ich czasów Polska zrzekała się suwerenności. No, bardzo ciekawie to wygląda. Niech idą do przodu. Myślę, że i tak by było dobrze, gdyby to, co te głosy, które pan Gwiazdowski być może zbierze, odebrały głosy wyznawcom Chin i Rosji, czyli KGB. KBW. Przepraszam. KBW. Dzisiaj o KBW już troszkę mówiliśmy. Ale w tym historycznym wydaniu teraz mamy nową wersję. Odnośnie wczorajszych wydarzeń poproszę Cię jeszcze o komentarz naszego wczorajszego kapitalnego odcinka, w którym wystąpił redaktor Eli Barbour. Nie wiem, czy słuchałeś tego wywiadu, oglądałeś, jeśli nie, to może krótki komentarz na temat tego nowego porozumienia pokojowego, które się szykuje pomiędzy Izraelem a Arabami. O samym porozumieniu to jeszcze nic nie wiem, nie mam ostatnio czasu, żeby tego śledzić. Natomiast no, większość odcinka, myślę, oglądałem. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie wygląda, jak pan Eli Barbour mówi, z punktu widzenia Izraela. To daje takie trochę świeżości, takiego nieco innego poglądu na sprawy, które dzieją się w Polsce i międzynarodowo. Życzyłbym sobie, żeby więcej było pana Barbura w polskiej przestrzeni medialnej. Jeśli będzie to za sprawą Idź Pod Prąd, to fajnie, bo
No bo pan Eli Barbour kiedyś pisał jakieś felietony, a teraz no, ma ten swój Tel Aviv Online, ale to wszystko mało takiego spojrzenia jak jego, czyli takiego konserwatywnego Żyda, który został przez komunistów wygnany z Polski, a jednak ciągle jest Polakiem, w Polsce potrzeba, bo to jest trzeźwe spojrzenie. Współpraca, myślę, z Idź Pod Prąd Eliego Barboura będzie się rozwijać pomyślnie. Po wczorajszym odcinku obie strony, widziałem, były zainteresowane, zachęcone, także myślę, że możecie Państwo się spodziewać w przyszłości kolejnych wywiadów. Andrzeju, na koniec jeszcze zareklamujemy, myślę, też kapitalną sprawę. Wczorajszy wywiad redaktora Michała Szczukiewicza z panią Jadwigą Chmielowską. Ona jest w zarządzie głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Też była o niej głośno, jak wystąpiła z Solidarności Walczącej. Ja sobie już przesłuchałem pokrótce ten wywiad. Naprawdę jest kapitalny, pani Chmielowska, która też popiera Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy popierała, jest, mówi, że cieszy się, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ale no niestety chciałaby więcej, ale mówi o na przykład sprawie chińskiej, bardzo ważne rzeczy, bardzo, no, można powiedzieć, w pisowskim pewnie świadku szokujące, bo mówi tak, że wicepremier Gliński na tej wczorajszej konferencji powiedział, że w Chinach nie da się wprowadzić demokracji, czyli trzeba zaakceptować komunizm. I teraz pani Chmielowska mówi tak. Za chwilę pan Gliński albo towarzysz Kaczyński powie, że w Polsce się nie da i trzeba jedynowładztwo towarzyszy z PiS-u wprowadzić. Tylko krok do takiego rozwiązania. Zobaczcie, jeszcze trochę spoilerujemy, ale zobaczcie państwo też jeszcze, pani Chmielowska mówi tak, że jeżeli przyjmujemy chińskie inwestycje i współpracujemy z Chińczykami, jesteśmy współdziałowcami w zbrodni. Czyli dokładnie mówi to samo, co Idź Pod Prąd, co pani redaktor Hanna Shen. Mówi też, odniosła się o dziwo też do papieża Franciszka. Mówi, że Chińczycy są katolicy chińscy, prawowierni tacy katolicy chińscy, że oni są przerażeni tym, że papież podpisał to porozumienie z tym państwowym kościołem w Chinach. Powiedziała też, że wprowadziłaby w polskich urzędach zakaz używania chińskiego sprzętu, że jest japoński, jest amerykański. Także pani Chmielowska naprawdę fajnie się jej słucha. Ona używa takiego ostrego języka, zdecydowanego. Także komentuje sprawę Kornela Morawieckiego. Powiedział, że wystąpiła, bo Kornel nie zgadzał się na lustrację Solidarności Walczącej. Powiedziała, że jest putinolubny i że wspiera Rosję. Także o tym za chwilę. Po ogłoszeniach zobaczycie Państwo nasz wczorajszą produkcję, nasz wywiad. Naprawdę kapitalna sprawa. Zachęcam, zostańcie z nami. A ja przejdę już do ogłoszeń. A jeszcze odnośnie Żołnierzy Wyklętych, Dnia Narodowego Żołnierzy Wyklętych, polecam wpis na blogu redaktor Hanny Shen, który się ukazał na blogu haniashen.blogspot.com pod tytułem Tajwan Polska łączy nas więcej niż myślicie, o tym, jak, dlaczego Tajwańczycy tak dobrze rozumieją sprawę Żołnierzy Wyklętych, sprawę Katynia i też co Polskę łączy z Tajwanem właśnie w sprawie Żołnierzy Wyklętych. Bardzo ciekawy artykuł. Także zachęcam. A my przejdziemy do ogłoszeń. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji, po pierwsze o 20:35, przypominam, dzisiaj w TVP1 odbędzie się premiera filmu Wyklęty. Serdecznie Was zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku Fundacji Filmowej Widnokrąg i zapraszania znajomych do wspólnego oglądania. Obdzwońcie rodzinę, znajomych, żeby dzisiaj wszyscy zasiedli przed telewizorami. Klub Idź Pod Prąd Wrocław zaprasza na spotkanie klubu i złożenie wieńców na cmentarzu Osobowickim o godzinie 15:30 we Wrocławiu. Szczegóły, kontakt do klubu, klub.wrocław, tutaj małpa.idzpodprad.pl. A klub Idź Pod Prąd TV w Kru zaprasza na bezpłatną projekcję filmu Wyklęty. W niedzielę 3 marca, godzina 17, reżyseria oczywiście Konrad Łęcki. Szczegóły znajdziecie na stronie idzpodprad.pl i na wydarzeniu na Facebooku. Trwa akcja podpisałam petycję Reparacje dla Polski. Czekamy na Wasze zdjęcia z hashtagiem, które możecie przesyłać na kontakt małpa idzpodprad.pl.
A wczoraj wystartowaliśmy z nowym challenge'em na Facebooku, który polega na tym, aby napisać post podpisałam petycję do prezydenta Trumpa o reparacje dla Polski z linkiem do petycji i oznaczyć na Facebooku 5 swoich znajomych i w ten sposób zachęcić nowe osoby do podpisania petycji. Nie wiem, może ciebie jeszcze, Andrzeju, spytam, jak ty możesz zachęcić Polaków do podpisywania tej petycji, no i jak skomentujesz ten mizerny jak na razie odzew w sprawie tej petycji? No, to nie wiem, jak mam zachęcić. No po prostu tak, żeby podpisywali tę petycję, to w interesie nas wszystkich jakaś elementarna sprawiedliwość idzie. I jeśli komuś to przeszkadza, że to wymyślił ruch 11 listopada, to jest durny. Tyle mam do powiedzenia. Natomiast jaki ten mizerny wynik? Nie wiem, nie wiem. Nie potrafię tego w tej chwili skomentować. Jak się zakończy petycja, wtedy będę się zastanawiał, jak skomentować wynik na koniec. No właśnie, dzisiaj wszyscy będą rozmawiać, rozmawiają o żołnierzach wyklętych. No a sprawa petycji porusza tą kwestię właśnie, żeby nie tylko się pochylić z pamięcią, ale i też rozliczyć tamte wydarzenia, no bo przecież mówimy o odszkodowaniach od Rosji i Niemiec za II wojnę światową, czyli właśnie za okres, kiedy żołnierze wyklęci też przecież z Niemcami i z Rosjanami wtedy walczyli. To jest taka pewna ułomność tego takiego... takiej bogoojczyźnianej narracji w Polsce, że u nas jest ważniejsze, żeby msza była za wyklętych, niż jakieś praktyczne rozwiązania. My jesteśmy w tym zakresie jako naród ułomni. Amerykanie na przykład, oni to bardzo mi się u nich podoba, oni to wszystko w pewne praktyczne rozwiązania starają się przemienić, i żeby była jakiś z tego praktyczny pożytek i korzyść. I wydaje mi się, że tak samo myśmy powinni patrzeć. Nie idzie przecież tylko o to, żeby przeżywać jakieś wzniosłe chwile na mszach za wyklętych, tylko chodzi o to, żeby choćby dzieciom tych wyklętych czy jakiejś rodzinie Kaci i oprawcy zapłacili. No, myślę, że to jest praktyczna strona, która pokazuje pewne, że tak powiem, faktyczne zdarzenia, które pokazują, że ktoś za coś poniósł konsekwencje, albo że w związku, że ktoś ma w rodzinie bohatera, czy miał, no to dzisiaj go czcimy nie tylko w taki sposób, że dostanie laurkę, tylko w taki sposób, że będzie mu się łatwiej żyło, bo ktoś mu zapłaci za to, że mu ojca, dziadka, czy tam kogo zamordowali. Ale to jest pewien defekt takiej naszej, że tak powiem, polskości. O! Myślę, że to jest właśnie cecha Polaków, że my nie dążymy do sprawiedliwości. Tak samo jak Polacy przecież nie rozliczyli zbrodniarzy komunistycznych, no to tak samo nie rozliczyliśmy II wojny światowej, tak? Nie żądamy w ogóle jakiejś sprawiedliwości dziejowej w tej sprawie. Oprócz oczywiście telewizji Ćwot Prąd i ruchu 11 listopada, a już na stronie ruch11listopada.pl są dostępne różne wersje językowej petycji, a także nowość apel narodu polskiego do Finów o pomoc w nagłośnieniu i podpisaniu petycji do prezydenta Trumpa. Link znajdziecie w opisie filmu. Jest także wywiad z panem Tomasem Sandelem z Europejskiej Koalicji dla Izraela. Ten wywiad, pamiętacie, był w naszym programie prezentowany. Pan Sandel jest właśnie Finem, poparł tą petycję, także zachęcamy Was do promowania tej petycji, zarówno do narodu fińskiego tego apelu, jak i naszej petycji do prezydenta Trumpa. Polecamy Wam wczorajszy, bardzo ciekawy i bogaty w treść program Idź Pod Prąd na żywo z udziałem gościa specjalnego, pana Eli Barbura, a na stronie idzpodprad.pl dostępna jest notka Eli Barbur dla Idź Pod Prąd pod tytułem Jak rozwiązać żydowsko-polski konflikt. Link znajdziecie w opisie filmu. Polecamy Wam również najnowszą produkcję Idź Pod Prąd, którą zobaczycie po dzisiejszym wywiadzie z panią Jadwigą Chmielowską pod tytułem Pani Polska na kozetce. Drugi odcinek. Wczoraj też już można go było zobaczyć w programie Dogrywka. Dzisiaj dołączamy go do tego programu. Odcinek drugi, spotkanie z sąsiadami. Materiał znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku.
podziękowania oczywiście dla twórców, Alicja i Rafał Wasilukowie, lektorzy Radosław i Anna Kopeć, rysunek Piotr Gazda, animacja Szymon Żuk, montaż Rafał Wasiluk, dźwięk Michał Gębala, kierownictwo produkcji Marzena Chojecka. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w produkcji tego klipu. Marcelina Witek-Oszczepniczka, wspierana przez naszą telewizję, po raz kolejny została doceniona za dotychczas osiągnięte sukcesy sportowe, tym razem przez starostę Słupskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A dziś o 19.30 zapraszamy Was na piątkowe warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim. Będzie to dogrywka, a więc kolejne pytania dzieci o Boga. Po programie Pomyśl Dziś, czyli najpierw dzisiaj po programie dużo materiałów, najpierw wywiad z panią Chmielowską, potem Pomyśl Dziś, potem Polska na kozetce, a na koniec film Jacka o broni, prezentacja broni palnej. Moim i państwa gościem był mecenas Andrzej Turczyn. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia o 18:00, gdzie zobaczycie z kolei wywiad z naszym kolejnym korespondentem, z Aleksem Newmanem, z wczoraj wywiad także, a my z Andrzejem Turczynem postaramy się odpowiedzieć na Wasze dzisiejsze pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie, Andrzeju. Do widzenia. I do zobaczenia. Dzień dobry, tu Telewizja Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz. Zapraszam Państwa na wywiad z panią Jadwigą Chmielowską, sekretarz generalnym SDP. Jesteśmy na debacie dziennikarzy Wolność Słowa, Kocham i Rozumiem. Konferencja, debata już trwa. Jak pierwsze wrażenia pani? No, cieszę się, że do takiej debaty doszło. Przyjechali goście dziennikarze i z zachodniej Europy, bo i są Francuzi, i Belgowie, i przyjechał nawet przedstawiciel ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku. Także sądzę, że może cokolwiek zrozumieją. Była już w tej chwili debata o dezinformacji. No, zaskoczyło nas to, że Belk powiedział, że nie powinno się używać fake news. No a jak używać, jeśli ktoś podaje jako fakt zwykłe kłamstwo? No to jest to fake news. Później była debata, znaczy rozmawiano o dezinformacji. Świetna była Łotyszka. Bardzo dobrze we wcześniejszym panelu występował Estończyk i Rumunka również. No, mam wrażenie, że ci z Europy Środkowej Wschodniej, czyli te kraje postsowieckie, rozumieją bardzo dokładnie, o co chodzi i mają, sama tak powiedziałam w dyskusji, mają chyba szczepionkę. I ta choroba teraz tego zachodniego komunizmu, bo to jest komunizm, tylko pod innymi hasłami. No, u nas była walka klas, a w tej chwili jest walka płci. No więc jest to nowa ideologia wszczepywana. Jest poprawność polityczna. Bardzo dużo dzisiaj rozmawialiśmy o poprawności politycznej, która jest próbą założenia kagańca na media. No i też dezinformacji, którą niestety prowadzą dziennikarze. Ja dałam przykład pani Mitchell z NBC, która no, chce chyba wywołać antyamerykanizm w Polsce. Jest to trudna sztuka, ale widać, że starają się. Gdyby to była młoda dziennikarka, machnęłabym ręką, że no, głupia dziewuszka, niedouczona, bez doświadczenia. Ale to jest babka w moim wieku albo i starsza. Jeszcze żona byłego szefa Fedu. Jest bardzo znana, popularna. Jeśli ona mówi to w dniu, kiedy całe media i opinia publiczna światowa jest skierowana na Polskę. Ona mówi, że Żydzi w getcie walczyli z polskim reżimem i jakimiś bliżej nieokreślonymi nazistami, a wiemy, że poziom edukacji
na zachodzie w Stanach Zjednoczonych, no jest jaki jest, ja nie chcę tego komentować, no to obawiam się, że ona robi to specjalnie, prawda? No i jeszcze ponoć przeprasza na jakimś swoim portalu, bliżej nieokreślonym, nieznanym. Powinna w największej oglądalności, w wiadomościach przeprosić za swoją głupotę, jeśli to by była tylko głupota. No bo zawsze biorę pod uwagę, że ktoś może być głupi. No ale jak mówię i twierdzę, to głupota nie jest bezdenna. Głupota też ma swoje granice. I nie wierzę w głupotę ludzi wykształconych, prawda? Także no, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dzisiaj no niestety wicepremier Gliński próbował chyba bronić Chiny, bo stwierdził, że Chiny, no w Chinach się nie da wprowadzić demokracji, no i musi być komuna. Przynajmniej ja tak zrozumiałam. Być może on nie chciał tak powiedzieć, ale ja tę wypowiedź tak zrozumiałam. No więc nie wiem, czy my liczymy na to, że Chiny będą tu inwestować. Jeśli będą inwestować w Polsce, to tylko w swoim interesie, prawda? No i gość nasz specjalista ze Stanów Zjednoczonych. Tak, pan Zhang, ja właśnie chciałem się odnieść, może wejdę w słowo, przepraszam bardzo, bo takie pytanko, bo jest faktycznie pan z Nowego Jorku pochodzenia chińskiego, pan Zhang, który się specjalizuje właśnie w tutaj tym kierunku chińskim, że tak ogólnie powiem. I on chyba właśnie na pani redaktor pytanie odpowiedział, że no Chińczycy faktycznie dużo inwestują tutaj w tej Europie, tylko co to są za pieniądze? To są pieniądze ukradzione obywatelom chińskim w cierpieniach, w niewoli, zniewolony jest ten naród i no skoro oni są tacy dobrzy, to dlaczego nie inwestują u siebie i nie naprawiają u siebie szkód, a inwestują tutaj? Tak sugerował, że no nie do końca jest fajnie z tymi inwestycjami chińskimi. Tak, no my, którzy przyjmują te inwestycje, którzy z nimi współpracują, my jesteśmy współudziałowcami w zbrodni, bo trzeba wiedzieć, że tam 80 milionów, jak pan Zhang powiedział, żyje poniżej granicy ubóstwa, a mało się u nas o tym mówi, że tam na więźniach prowadzony jest proceder poboru narządów i to robią tym ludziom na żywca, na zamówienie. Czyli jeśli jest zamówienie na nerkę czy serce odpowiednich parametrów, no to oni szukają takiego więźnia i pobierają. To nie są tylko z Falun Gong, ale również chrześcijanie. I z tego, co ja ustaliłam, to Chińczycy są przerażeni tym, że Ojciec Święty podpisał umowę z tymi oficjalnymi chrześcijanami, ponieważ to kasuje ten podziemny kościół prawdziwy. No więc nie wiem, czy to też uległ Ojciec Święty propagandzie chińskiej. O co tu chodziło? No nie chcę już wchodzić w szczegóły, no ale jest to też niefajne, że tak powiem. I chrześcijanie no, powinni jednak się jednoczyć w Chinach. Ja wiem o tym, że tam jest współpraca tych kościołów protestanckich z kościołem katolickim i to jest dobrze, bo no, Chrystus był jeden, prawda? No, i powinniśmy jednak bronić Chińczyków, bronić chrześcijan, no i bronić też ludzi, którzy się sprzeciwiają temu genocydowi, czyli ludobójstwu. Mhm. Tak, takie pierwotne prawdy czy prawa są niezmienne, niezależnie od tego, czy się jest protestantem, chrześcijaninem, czy buddystą choćby nawet, czy wyznawcą Falun Gong, więc mamy o co walczyć, jak też walczyć, no bo rozmawiano tutaj też o pewnych narzędziach, ale chciałem się też spytać odnośnie sytuacji tutaj w Polsce. No PiS rządzi już 3 lata ponad. Czy wywiązuje się z obietnic wyborczych, czy możemy być zadowoleni, czy możemy wiązać jakieś dalsze nadzieje, jeśli chodzi o kolejną pracę PiSu? Znaczy, ja się cieszę, że PiS rządzi, no bo PO to wiadomo, jaka to była grupa przy władzy, afera goniła aferę. Cieszę się z tych reform, które przeprowadził, aczkolwiek uważam, czy oczekiwałam więcej. Oczekiwałam rozliczeń, to niestety idzie za wolno. Oczekiwałam reform, które faktycznie pozwolą na
rozwój przemysłu, tego nie ma. Nie jest to kierunek taki jak w drugiej RP, prawda, że państwo zbudowało stocznię, zbudowało magistralę węglową, zbudowało centralny okręg przemysłowy i tam powinny iść głównie pieniądze na inwestycje, na odzyskanie tego przemysłu, co w trzeciej RP zniszczono, prawda, bo zniszczono praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. To idzie moim zdaniem zbyt wolno. Nie wiem, no część rzeczy mi się podoba, część rzeczy mi się mniej podoba, a część mi się rzeczy nie podoba w ogóle. Jestem ze Śląska, więc zamykanie najlepszej koparni i w młodej kopalni Krupiński, gdzie jest węgiel koksujący i to jest 40 miliardów pod ziemią zysku, gdzie są technologie gazyfikowania węgla pod ziemią, czyli już jest czysta energia po zgazyfikowaniu i odzyskanie tego węgla w 80 bodajże, czasami nawet więcej procentach, no to jest przyszłość. Tego się nie robi, więc mówi się dużo o innowacyjności, o różnych rzeczach, a gdy Główny Instytut Górnictwa przeprowadził skuteczne próby i one okazały się wielkim sukcesem, no to o tym się praktycznie nie mówi. Także no, z punktu widzenia Śląska ja to widzę tak sobie, tak sobie. Chciałem się jeszcze spytać o właśnie te inwestycje PiS-u, no bo próbują faktycznie przeprowadzać różnego rodzaju inwestycje, ale mnie tak niepokoi i zastanawia centralny port komunikacyjny i sieć 5G, bo się okazało, że tutaj jednak jest mocne lobby chińskie, którego no, rozumiem, że pani też się trochę obawia. No zdecydowanie. Ja wprowadziłabym we wszystkich firmach państwowych, ministerstwach, w urzędach zakaz używania sprzętu chińskiego. Owszem, że teraz jest, no ale kupujmy już normalny sprzęt, japoński, amerykański, jakikolwiek, ale nie chiński. Ten, który jest, no to po prostu niech działa do czasu, kiedy się popsuje i będzie spisany na straty. Ale nie wolno po prostu używać nowego. Poza tym ja sobie przeczytałam w języku angielskim, napisałam w ostatnim kurierze w net taki artykuł, a bomba już tyka, między innymi co my podpisujemy, jak na przykład z Huawei'em, ale tam inne są też firmy telekomunikacyjne, no to my zobowiązujemy się, że będziemy działać na rzecz rządu Chin. Oczywiście tego nikt nie czyta, bo to jest drobny druczek i kto czyta umowy w tej chwili, prawda? Ludzie podpisują i potem mogą mieć problemy. Okej, to ja teraz się odniosę trochę do przeszłości, bo wystąpiła pani ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, między innymi dlatego, że nie akceptowała pani związków Kornela Morawieckiego z Mikołajem Iwanowym. I mam prośbę, czy mogłaby pani powiedzieć naszym widzom, co to za postać i co go łączyło z Morawieckim? Dlaczego było to dla pani ważne, istotne, niedopuszczalne, żeby z tą osobą współpracować? Ja wystąpiłam ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, bo teraz w 2007 roku założono stowarzyszenie. Ja byłam jedną z założycieli stowarzyszenia, ale wystąpiłam dlatego, ponieważ Kornel Morawiecki nie zgadzał się na lustrację w stowarzyszeniu. I chodziło o lustrację w stowarzyszeniu, bo za lustracją to on ogólnie był. Natomiast wiem, że nawet w kierownictwie były osoby, które nie dostały żadnego orderu, ponieważ znalazły się w IPN-ie dokumenty, że na przykład cała rodzina współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa, bo tam bodajże tylko siostra nie, ale rodzice i ten kolega współpracował i to z czwórką, czyli działanie przeciwko Kościołowi. Natomiast nie zgadzam się, ale to już teraz, bo to po 2008 roku wyszło, że Kornel jest putinolubny, nazwijmy to w ten sposób, że wspiera Rosję, że potrafi powiedzieć coś takiego, że gdyby nie Rosjanie nas wyzwolili, to byśmy nie mówili teraz w języku polskim, powinniśmy być wdzięczni. No i że Putin jest wielkim demokratą. Ja takie najbardziej bulwersujące mówię rzeczy. No i wielu kolegów się oburzyło. Jedna była taka grupa inicjatywna. Ja się dołączyłam, bo to koledzy z Wrocławia napisali taki list, że
Korne głupstwa mówi. Drugi punkt to był Putin jest, no nie jest demokratą, przestępcą, że tak w skrócie mówię. No i ktoś tam zaproponował trzeci punkt, ja to dokładnie opisałam w Kurierze, w net, że no musimy napisać, że do Mateusza, czyli do syna, my nie mamy żadnych pretensji. Oczywiście zgodziliśmy się na ten punkt, bo no nie mamy żadnych uwag. No realizuje, sądzę, że dość dobrze tę politykę PiSu. Nie wiem, no nie mam żadnych negatywnych informacji, no więc zgodziliśmy się podpisać. No i w końcu ten pierwszy punkt jakimś dziwnym trafem zniknął, czyli że Kornel bzdury gada, prawda? No więc no, takiego oświadczenia dwupunktowego to bez sensu jest pisać, no bo co, że Putin jest paskuda, to ja nie muszę z nikim uzgadniać, prawda? Piszę to od 19 lat, czyli od 2000 roku, jak doszedł do władzy. No, a że Kornel, że Mateusz Morawiecki jest chyba w porządku, no też, no po co, to jest bez sensu. Chodziło o odcięcie się od poglądów Kornela i po to było, zdaniem tych kolegów, to oświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o pana Iwanowa, on pochodzi z Białorusi, tam pracował na uczelni i otaczał opieką studentów zagranicznych i gości zagranicznych. No a tutaj po prostu kłamie, bo przypisuje sobie posłanie do ludzi pracy, który jego zdaniem był odpowiedzią na list młodych socjalistów. No ciekawym trafem, że bardzo dokładnie prześledziłam, bo ja wtedy byłam członkiem zarządu regionu Solidarności 80-81. Żaden z kolegów nie mówił o tym, że Rosjanie posłali jakiś list, chociaż wiedziałam o liście Rumuna. Czyli jeden człowiek podpisał list, potem był w Rumunii aresztowany, ponieważ no, nasi się tak zachłysnęli wolnością, że podali jego nazwisko. Natomiast prześledziłam dokładnie, to był pomysł kolegów z Wielkopolski, przepraszam, południowej, czyli z Kalisza. Oni chcieli zasłynąć, żeby ich, no taki mały region przeszedł do historii. No i to Henryk Siciński, Bogusław Śliwa napisali. Znaczy Siciński wymyślił, Śliwa to dał do Komisji Uchwał Wniosków. Prześledziłam wszystko, co przy tym skrobnął paluszkiem. No i tam w ogóle nie było pana Iwanowa. A ten... Ci młodzi socjaliści z Moskwy to była organizacja założona w końcówce 70-tych lat przez dwóch pracowników MGIMO. To jest ta szkoła dyplomacji prowadzona przez KGB, GRU. No i to się odbyło w ten sposób, że tych dwóch pracowników, Kaliugin i jeszcze drugi, mogłam przekręcić teraz nazwisko, bo z pamięci mówię, oni założyli. Weszło tam masę bardzo porządnych osób. Wszedł na przykład Rywkin, który po wpadce, bo doprowadzono do wpadki, dostał 5 lat łagru i 4 lata zsyłki. Natomiast dwóch panów z MGIMO pokajali się i wyszli na wolność i do pracy w MGIMO. No więc ja na ten temat mam bardzo określone zdanie. Natomiast pan Iwanow, no w Polsce jest znany tutaj w kręgach IPN-owskich, w ogóle, ponieważ napisał tą książkę o Marchlewszczyźnie, Dzierżyńszczyźnie, czyli mordowaniu Polaków w latach 36-37, za to, że tylko było się Polakiem, to albo zabijano, a rodzinę wysyłano gdzieś tam do Kazachstanu i na Syberię. No to jest prawda, ale to są rzeczy, do których się teraz Putin przyznaje. Zresztą już Jelcyn przyznawał się, więc no nie jest to żadne odkrycie, ale chwała mu, że on to napisał na podstawie wycinków prasowych, z tego co wiem. No ale w ten sposób on się też uwiarygadnia i zaczyna kręcić się w środowiskach, powiedzmy, tych historycznych polskich. Dostał obywatelstwo od prezydenta Komorowskiego,
Kwaśniewski i Wałęsa mu odmówili. No i potem na wniosek bodajże wojewody opolskiego został w 14 roku obywatelem polskim. I z tego co wiem, ale mogę się mylić, to Kornel go bardzo w tym wspierał. Okej, okay, to ja może jeszcze jedno pytanie, nie chcę pani za długo trzymać. Krzysztof Wyszkowski niedawno w Polskim Radiu u redaktora Michała Rachonia powiedział, że Tusk był wychowankiem SB, był szkolony przez funkcjonariusza Schlinga. Tusk był człowiekiem przysposobionym przez komunistyczne służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego, ja mam wrażenie, że w polskich mediach niewiele się o tym dalej mówiło. To było raz powiedziane na antenie, a później nikt tego nie podniósł, nikt tego nie przypomina, nikt o tym nie wspomina. Jak pani myśli, dlaczego? Ja nie wiem, czy są jakieś dokumenty, sztywne dokumenty na to, że faktycznie tak było. I być może po prostu dziennikarze nie chcą tego ciągnąć, z tego względu, że obawiają się artykułu 212 kodeksu karnego. Już paru miało problemy i powództwa cywilnego. Nie wiem. No, po prostu tych informacji nie posiadam. Ale być może to chodziło o to. To ostatnie już pytanie odnośnie tej dzisiejszej konferencji, tego spotkania dziennikarzy. Czy ma pani jakieś nadzieje, czy konkretne oczekiwania? Jaki powinien być kolejny krok? Czy w ogóle będzie? Czy do czego to może prowadzić w przyszłości takie spotkanie dzisiejsze? No ja mam nadzieję, że w formie tych dyskusji i paneli, i spotkania około konferencyjnych, czyli kolacji i spotkań w hotelu i w przerwach, no, dziennikarze dojdą do tego, co jest ich zadaniem. Pokazywać rzeczywistość, a nie ją kształtować. Pokazywać fakty, ewentualnie komentować fakty, ale komentarz i moja ocena powinny być wiadome, prawda? Że fakt jest taki, my się możemy różnić w poglądach i wtedy ja będę wskazywała na inne zagrożenia albo na plusy. Ktoś ma inne poglądy, więc on będzie o innych rzeczach mówił, ale to mogą być nasze oceny danego faktu, a nie fakty po prostu brać z księżyca. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem była pani Jadwiga. Pani jest sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pani Jadwiga Chmielowska. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet. Oczywiście, przepraszam bardzo, że nie wspomniałem. Bardzo mi było miło, bardzo nam miło. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ oprócz miesięcznika Śląsk jest to jedyna polska prasa na Śląsku, która pokazuje patriotyzm Ślązaków, porusza sprawy gospodarcze, są tyle mojej wiedzy na temat kopalni Krupiński, wskazuje zagrożenia i my staramy się publikować tylko tych autorów, którzy są specjalistami, czyli jak człowiek pisze o górnictwie, to tu musi być górnik. Pisze o historii, to musi być to przynajmniej doktor historii. No, pokazujemy też Powstanie Śląskie, teraz mamy w tym roku setną rocznicę pierwszego Powstania Śląskiego. No, chcemy po prostu pokazywać i dumę podnosić Ślązaków z tego, że oni są Ślązakami, że 600 lat utrzymali znajomość języka polskiego, że walczyli o to, żeby była przynależność do drugiej RP. No i dlatego te rzeczy robimy, żeby po prostu szerzyć wiedzę. No nasze środowisko z kolei zgadza się z tymi postulatami, o których pani mówi, co do Chin, co do węgla polskiego, co do innych kwestii, więc jest nam bardzo miło i na pewno będziemy też śledzić pani dokonania dziennikarskie i liczymy na dalszą współpracę. Bardzo nam było miło. Dziękuję pięknie. Śląski Kurier Wnet wychodzi w całej Polsce. Trzeba pytać o Kurier Wnet i wtedy w kioskach w Lublinie, w Krakowie, w Szczecinie można dostać też Śląski Kurier Wnet. Dziękuję i dziękuję Państwu. Dziękujemy. Wczoraj mówiłem o zapomnianym bohaterze przemian politycznych w Polsce, księdzu Franciszku Blachnickim, że został zamordowany przez komunistyczne komando, które zostało wysłane za nim do Niemiec, gdzie był pod koniec lat 80. Tam to małżeństwo z Beków wkradło się w jego zaufanie, w jego najbliższe otoczenie i go otruło. Taka wersja jest najbardziej prawdopodobna z tego, co wiemy o śmierci księdza Blachnickiego. Pytanie
o sens śmierci chrześcijanina. Dlaczego Bóg dozwala, żeby źli ludzie mordowali takich wspaniałych chrześcijan, takich wspaniałych uczniów Jezusa? Światło na to pytanie daje nam list do Filipian, drugi rozdział. Oto apostoł Paweł mówi, co jest zadaniem chrześcijańskich nauczycieli i mówi: chcę was doprowadzić do męskiej, do doskonałości, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Czyli to jest cel nauczycieli, abyś ty doszedł do takiej dojrzałości, żebyś świecił jasnym światłem Chrystusa. I apostoł Paweł mówi, że oczywiście różne metody będzie stosował w tym celu. Będzie stosował nauczanie, będzie stosował własny przykład, będzie ich napominał, będzie ich chwalił i tak dalej. A w 17 wersecie mówi coś takiego: ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Oznacza to, że nauczyciel chrześcijański będzie musiał niekiedy stanąć w obliczu wyboru: stchórzyć czy oddać życie dla Chrystusa. To jest potrzebne do wiary następnych pokoleń. Niezły z pana prowokator. O, wszystko byle pani wyzdrowiała, pani Polsko. To jestem chora? A, tak się pani czuje? Ej, nie wiem. No nie. Jestem trochę zniechęcona. Czym? No, całą sytuacją. Sama nie myślałam, że jestem w takiej... O, zawsze jest jakieś światełko w tunelu. Jeszcze przede mną ta impreza. Impreza? No, takie spotkanie z sąsiadami. O, brzmi ciekawie. Och, nie widzę entuzjazmu. Niedawno pani mówiła, że się pani cieszy, że sąsiadki przyjęły panią do swojego grona, traktują jak równą. Głupia byłam, to i głupio myślałam. One mnie niby przyjęły, ale równa to ja dla nich nigdy nie będę. Znowu kombinują, jakby się tu dogadać za moimi plecami. O, może trochę pani opowie o waszych relacjach. Sąsiadów mam kilku. Ale spośród nich liczą się tak naprawdę dwie sąsiadki. Ta po lewej to taka niby oświecona społecznica. Udziela się, każdego wspiera, no chodząca dobroć po prostu. Poucza mnie w kółko, przed innymi bije na alarm, że w piecu palę, ale sama spala więcej niż pół naszego osiedla. No to chyba nikt nie bierze jej poważnie. No właśnie odwrotnie. To mnie atakują, a jej słuchają. Chłopca do bicia sobie ze mnie zrobili. Och... Każdy mnie poucza, chce zmieniać. Jeden bratanek był za mną, no i moja siostra z dołu. Nawet mieliśmy taką grupkę stworzyć z innymi, żeby sobie w tym układzie jakoś radzić. Ale dzieci zaraz jej doniosły i wszystko popsuły. Zaraz, to pani dzieci donoszą na panią sąsiadom? Ale jak do tego doszło? To długa historia. Kiedyś dawno... To ja nie byłam takim popychadłem, ale coś, nie wiem, jakiś pech. Pech? No tak, no nie wiem. No tak się zdarzyło, że sąsiedzi namówili się i nas napadli. No wdarli się normalnie, we trzech. Ojej. No rządzili się po swojemu, dzieci mi gnębili i już wtedy na swoją modłę próbowali przerobić. Jak wielkie zamieszanie na osiedlu się zrobiło, to ich pogoniliśmy w końcu. No była chwila oddechu, ale później przyszło drugie zamieszanie i znowu to samo. Co pani powie? A, zniszczyli mi mieszkanie doszczętnie, łobuzy. A rodzice odszkodowania płacić nie chcą. Wie pan, że u nich jeszcze jest pełno naszych rzeczy, które wtedy jej dzieci sobie przywłaszczyły? Teraz niby jesteśmy w przyjaźni.
Ale jak na to patrzę na trzeźwo... Na trzeźwo? To znaczy trzeźwo. Jak trzeźwo na to patrzę, to widzę, że sąsiadki wcale nie chcą się zrehabilitować za tamto. Chyba znowu chcą mnie podejść. Jak? Poprzez dzieci. Wtedy dobre i uczciwe tępili i gnębili do niemożliwości, a cwane i sprzedajne nagradzali. Tyle lat to się nauczyliśmy, że tak to musi być. Dzieci mi z domu rzeczy wynoszą, za bezcen sprzedają. Jakoś bardzo to nawet nie razi. Przywykliśmy. Teraz to nowoczesnością mamią. Sugerują, że my gorsi, trzeba nas oświecić, nauczyć. Rozumiem. Duże pomieszanie. Tak. Ja sama się czasem zastanawiam, co w tym złego, że chcą nas od nowa wychować. Może i my jesteśmy zacofani. Te moje dawne zasady takie nieprzystające. Świat się zmienił. Może trzeba się wpasować. Ale ja właśnie jakoś nie umiem. Jakieś jest we mnie przeświadczenie, że powinno być inaczej. To bardzo dobrze. To, co te sąsiadki robią, momentami zakrawa mi na szaleństwo. A że o te ich napaści podkłamują i przeinaczać próbują, to już świństwo. Jakoś pani daje temu wyraz? No tak, ale mówią, że ja się czepiam. Nie mam sił ani walczyć o odszkodowanie, ani o dobre imię. Sama nie dam rady. A mąż... Ma pani jeszcze dzieci. One się mnie chyba wstydzą. Może wolałyby urodzić się u sąsiadki. Chciałabym już skończyć. To dla mnie zbyt trudne. Początki są trudne, ale musi pani zrozumieć, że to jest proces. Potem będzie lżej. Prawda panią wyzwoli. Nie dam rady. Muszę... Nie można się poddawać. Proszę wytrwać. Pani Polsko, wytrzymaj! Wytrzymaj! Dzień dobry Państwu. W odpowiedzi na apel Tymka Chojeckiego dotyczący prezentowania posiadanej przez siebie broni chciałbym Państwu zaprezentować swój pistolet. Jest to Sigsauer 19-11-22, kaliber broni 22, jest to taki nabój. Pistolet zasilany jest z magazynka jednorzędowego 10-nabojowego. Masa broni to prawie 1 kg. Broń jest bardzo porządnie, bardzo precyzyjnie wykonana. Broń w całości ze stali. Jedynie okładziny rękojeści są wykonane z tworzywa sztucznego. Jako ciekawostkę podam, że pistolet jest prawie ćwierć kilograma cięższy niż Glock 17 czwartej generacji. Według mnie jest to zaleta, nie wada broni. Pistolet znakomicie leży w ręce. Jak widać, jest to propozycja firmy Sigsauer, która w kalibrze 22 daje nam broń do złudzenia przypominającą Colta 1911. Jeżeli na przykład o samochodzie można powiedzieć, że jest piękny, według mnie ten pistolet jest piękny. W czasie strzelania broń jest bardzo stabilna, zamek porusza się w sposób bardzo smukły i delikatny, jest minimalny odrzut i podrzut broni. Dzięki temu broń ta jest tak naprawdę dla każdego. Dla początkującego strzelca, który ma pierwszy raz broń w ręku,
i dzięki temu, że odrzut i podrzut broni jest bardzo mały, będzie sobie dobrze radził z tą bronią, może zapalić się do strzelectwa, nie zrazić się. Również broń ta jest przeznaczona dla zaawansowanych strzelców. Jako przerywnik, na przykład w żmudnym treningu z Glockiem 17 albo z inną 9 mm bronią. Broń bardzo celna. Bez problemu można strzelać na odległości nawet 25 metrów. Skupienie pocisków mniej więcej w kole o średnicy około 15 cm. Z pistoletu wystrzeliłem około 250 nabojów. Stosunek ceny do jakości tego pistoletu jest wprost znakomity. Uważam to za znakomity zakup. Ten model pistoletu jest powszechnie dostępny w sklepach. Serdecznie polecam ten pistolet, tak jak wcześniej wspomniałem, dla każdego. Od początkującego strzelca do strzelca zaawansowanego. Uważam, że warto go mieć w swojej kolekcji. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego spotkania.